Dzień dobry. Jest mi niezwykle miło powitać naszych uczniów, uczniów Liceum Filmowego i Liceum Kreacji Gier Wideo szkół działających przy Warszawskiej Szkole Filmowej, jak również nauczycieli i wykładowców na kolejnym spotkaniu z cyklu Piękny Umysł. Przypomnę, że Piękny Umysł to spotkania z mądrymi, wartościowymi ludźmi. Z takimi ludźmi, których, mówiąc kolokwialnie, spotkania z nimi otwierają nam głowy. I my wierzymy w to, że nie tylko nam otworzą te spotkania głowę, ale również wam, uczniowie. Że dzięki nim zastanowicie się również po spotkaniu, o czym była rozmowa i że te rozmowy was wzbogacą. Po dwóch czy trzech dniach pobytu w Oświęcimiu kapo coś tam powiedział do mnie, dał jakieś zlecenie, żebym coś wykonał, nie zrozumiałem. Cios mi zadał w szczękę, znokautował mnie, upadłem, straciłem przytomność, okulary spadł ze mnie, stłukły się. Dla krótkowidza w Auschwitzu to jest kwestia dwóch lub trzech dni życia, ponieważ jak on czegoś nie zobaczy, każą mu to zrobić, on tego nie dostrzeże, nie zobaczy, podejdzie do niego, zacznie go bić, albo stanie deską na szyi, stanie deską i go udusi. Możliwość zdobycia okularów była, ponieważ ludzie po selekcji idą do gazu. Ich przynależności są sortowane. No więc można te okulary tam uzyskać. Uzyskać? Kupić. Jest kilka rodzajów walut, bo na przykład wódka. Niższy rodzaj waluty to były papierosy. I wreszcie dochodzimy do najniższego rodzaju waluty, chleb. I oni zażądali 3 porcji chleba za okulary po trupie. Gdybym ja miał oddać 3 porcje chleba, to bym zginął. I mój kolektyw postanowił, że ucinamy jednego dnia 3 porcje chleba od 10, jakie dostajemy. Płacimy za okulary dla mnie i każdy dostaje tego dnia 1/3 porcji chleba mniej. Niesłychanie wysoki poziom oddania, samozaparcia i solidarności. I powiem wam, że to jest nie tylko kwestia tego, że człowiek dostaje ten chleb, ale to poczucie, że w każdej chwili możesz liczyć na innych, na grupę. I to jest rzecz najważniejsza. Wiecie, jak mówię nawet teraz, troszeczkę dłabi mnie gardło, poważnie, ze wzruszenia. Bo to jest, w istocie to jest to, co człowieka trzymało przy życiu. Mechanizm przetwarzania ludzkich umysłów w kierunku ksenofobii, uprzedzenia, odrzucania innego, uznawania, że ktoś inny jest całkowicie, to jest tak, jak mnie traktowano w Auschwitzu. Ja byłem w Auschwitzu traktowany nie jak istota ludzka, nawet nie jak zwierzę, jak insekt, jak karaluch, którego można zdeptać, jak gnida, którego można zgnieść, jak pluskwa, jak wesz, a więc to, co jest groźne dla życia ludzkiego. I jeżeli zaprzeczanie temu, co prowadzi do takiego myślenia, jest dlatego tak groźne. A oto, co chciałbym powiedzieć, zwłaszcza tym najmłodszym, obiecuję wam, młodzi, że nie będę opowiadał wam o moich cierpieniach, nie będę opowiadał o czymś, co było najgorsze. Najgorsze to jest
o tragedii pożegnania, o tragedii rozstania z najbliższymi, kiedy widzisz po selekcji, przeczuwasz, co ich czeka. Przenieśmy się na chwilę myślami, wyobraźnią w połowę we wczesne lata 30. do Berlina. Znajdujemy się w centrum Berlina. Jest tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, jest Bayerischer Park, Park Bawarski. I oto jednego dnia, w tych wczesnych latach 30., na ławkach pojawia się napis: Żydom nie wolno siadać na tych ławkach. Można powiedzieć, nieprzyjemne, to jest nie fair, to nie jest okej. Ale w końcu jest tyle ławek dookoła, no można ich usiąść gdzieś indziej. Nie ma nieszczęścia. Potem pojawia się rozkaz dzieciom żydowskim, niearyjskim, nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, z dziećmi aryjskimi. Będą się bawić same. A potem pojawia się napis: Żydom sprzedajemy chleb i produkty żywnościowe tylko po godzinie 17. Powolutku, stopniowo ludzie zaczynały się oswajać z tym, i ofiary, i oprawcy, i widzowie, świadkowie zaczynają się przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość jest inna, że ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są ludzie inni, że to są ludzie obcy, że to są ludzie, którzy roznoszą zarazki, epidemie. To już jest straszne, to jest niebezpieczne, to jest początek tego, co za chwilę może nastąpić. To chciałbym powiedzieć rówieśnikom mojej córki, moich wnuków, gdziekolwiek mieszkają. Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnej potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Bądźcie wierni przykazaniu. 11. przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Thank you.
Dzień dobry wszystkim. Chciałem przywitać oficjalnie pana Mariana Turskiego, który jest gościem pięknego umysłu, a jednocześnie gościem naszego filmu i bohaterem filmu. To, co obejrzeliście, jest tylko takim, nawet nie teaserem, ale ja to nazywam prywatnie radio. Chodzi o to, co tam będzie w tym filmie, jaka będzie zawartość. Też mam prośbę do młodych, którzy będą zadawali jakieś pytania, żeby na czas pytania zdjąć maseczkę. A oddaję głos panu Marianowi, a za chwilę będę pytał też, nie wiem, panie Marianie, czy pan chce coś sam zacząć, czy ja mam od razu pytać? Po pierwsze, dziękuję bardzo, że mam szansę spotkać się z państwem, z wami. Czy dobrze mnie słyszycie? Dobrze. To zatem już wprowadziliście mnie tym filmem, więc w istocie rzeczy może zacznijmy od pytań. Miał pan mniej więcej tyle lat, jak zdarzył się Auschwitz i getto, getto młodziej nawet. Jak zaczęła się wojna, miał pan 13 lat, tak licząc. Dokładnie. Dokładnie. I teraz zaczęło się getto 14. Auschwitz 17? Auschwitz, no 18. 18. Obecny na sali młodzież jest w takim przedziale wiekowym. No i teraz postawcie się na tym miejscu. Co się działo w pana umyśle wtedy? Czy jest jakaś metoda obrony, czy żeby to przetrwać? I jak reaguje psychika na to totalne zło, totalne okrucieństwo? Ja sobie takiego pytania nie zadawałem. Może powiem tak. Poza ostatnim tygodniem wojny, kiedy już po drugim marszu śmierci, kiedy po 12 dniach maszowania bez odrobiny jedzenia, jedną posiłkiem była trawa, jakieś liście, to był kwiecień 45, nawet ciepły kwiecień, no ale niczego nie było. Raz dopadliśmy jednego kartofliska, wygrzebaliśmy kartofle surowe, zaczęliśmy jeść. Zjawił się właściciel Niemiec sudecki, bo to było na pograniczu, to było na terenie obecnej Czechosłowacji, to były Sudety, zajęte głównie przez Niemców sudeckich. I zaczął mi strasznie lać, zresztą nie będę tego pokazywał, ale mam bliznę na plecach po dzień dzisiejszy. I powiem wam, naprawdę nie mam mu tego za złe. Wyobraźcie sobie starszego człowieka, który wie, że wrócą może ludzie z frontu, jego dzieci, jego wnukowie. On chce mieć dla nich coś do jedzenia, po to zasadził kartofle, a te przybłędy, te, które nic dla niego nie znaczą, pozbawiają jego wnuków jedzenia. Ja go mogę zrozumieć, ale wracam do siebie. Więc ja byłem po tych 12 dniach, 13 dniach drugiego marszu śmierci całkowicie w stanie rozkładu, zwłaszcza, że nie wiedziałem o tym, że już wtedy zostałem zainkubowany przez wszy w czasie tego marszu. Tuż po zakończeniu wojny okazało się, że we mnie wzbierał tyfus plemisty, a ja w tym czasie miałem już totalną rozkład całego organizmu. 32 kilo ważyłem, tutaj całkowicie obnażone dziąsa, w ogóle bez odrobiny mięsa, to z powodu szkorbutu, narośle gdzieś tam na plecach. I wszystko, co nawet dostawałem już wtedy, kiedy już się znalazłem w miejscu docelowym, czyli w Terezinie, gdzie dali coś do jedzenia, z miejsca wdalałem,
wtedy po raz pierwszy pomyślałem, ja wojny nie przeżyję. Natomiast, dlaczego o tym mówię? Przez całą wojnę, od początku do ostatniego tego tygodnia, kiedy się to zdarzyło, miałem głębokie przekonanie, głęboką wiarę, że ja wojnę przeżyję. I tu będzie ta odpowiedź może na pytanie. Ja się nad tym nie zastanawiam. Ja wiem, ja muszę to przeżyć, ja to przeżyję. Czyli bardzo dużo jest w głowie, w mózgu. Sprowadzać tylko do mózgu, to byłoby rzeczą no chyba bardzo, bardzo ograniczającą problem. Ale w dużym stopniu tak. W dużym stopniu tak. W dużym stopniu jest to kwestia, że ci sami ludzie w tych samych warunkach, w tych samych strasznych warunkach, jedni, jak to się nazywało w języku obozowym, może kiedyś czytaliście, zetknęliście się z takim wyrażeniem, że ludzie muzułmanieją. To jest, nikt nie wie skąd się wziął ten termin, ale o ludziach, którzy byli już całkowicie zdegradowani fizycznie, psychicznie, mówiło się w obozie muzułman. A więc potem przyjęło się takie powiedzenie muzułmanieją, czyli po prostu już całkowicie się degradują fizycznie, psychicznie, więc jednak coś w tym jest. Ja może wyjaśnię skąd, bo prawdopodobnie wiem skąd jest ten, bo to nie muzułmanie, tylko muzułman. Muzułman, się mówi muzułman. Tak. Nie muzułman, tylko muzułman. I to jest nawet, jeżeli przeczytacie kiedyś Borowskiego, który był w obozie, Tadeusza Borowskiego, wielka literatura, czy jakąś inną, to tam jest to używane, to słowo muzułman. Nie muzułman, tylko muzułman. I to generalnie wzięło się z takich zdjęć przed wojną derwiszy, którzy byli chudsi w udach niż w kolanach. I no, ci ludzie w obozie, kiedy już była totalna degradacja, to tak wyglądali, że po prostu kości ud były, w zasadzie mięśni nie było i były kości ud, a kolano było grubsze. Ale ludzie kończyli, będziemy mówić cały czas o tym. Nie, już kończymy. To nie ma być spotkanie ostatnie, tak, jako już, godzina już, strachu. Czy pamięta pan z obozu jakieś marzenie, sen? Czy miał pan jakieś takie, że wolnościowy sen, czy coś takiego, że przez chwilę pan się wyzwolił w myślach, w swoim, nie wiem, czy coś panu zostało? Ciekawa historia. Wielu moich przyjaciół, współwięźniów, kolegów, towarzyszy, mówiło, że im się zawsze marzyło przede wszystkim, domyślajcie się co, jedzenie. Ja tego w ogóle nie pamiętam. Jeżeli chodzi o siebie, w ogóle tego nie pamiętam. Pamiętam, może będzie śmieszne i będzie wyglądało na to, że ja, ale może to zostało we mnie, a ja tego co złe, to nie, dlatego nie pamiętam. Nie umiem na to odpowiedzieć. Jeżeli miałem jakieś marzenia, to spacerować. Pospacerować gdzieś po parku. Ponieważ myśmy nie mieli w ogóle zieleni. W obozie też nie było. Jeżeli dzisiaj zwiedzacie czasem Auschwitz i widzicie, tam są jakieś krzewy, jakieś... Niczego tam nie było. Wszystko zostało wtedy zrywane przez więźniów. Była tylko błoto, piasek, jakieś tam krzewy, tylko po drugiej stronie drutów. W zasadzie nic tam nie było, zieleni nie było. Więc człowiek tylko marzył o tym, żeby... A jakieś inne marzenie zawsze się było związane u mnie z książkami, z biblioteką, z książkami, ale to się oddalało. No to teraz pytanie z kalibru innego. Jak młodzi ludzie dzisiaj mają rozpoznać zło? Jak mają? Rozpoznać zło. Strasznie trudne pytanie.
ponieważ może trzeba pytać o to teologów, filozofów. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli jest, tu siedzą młodzi ludzie, na ogół jeszcze to ich nie spotkało, ale starszych, takich jak ja, jak nawet starsi, jak wasi rodzice, ale może i was też, dotyka każdego z nas niesłychanie, no w zależności od wrażliwości, ale w zasadzie każdego z nas to dotyka, odejście bliskiego człowieka. Może to być dla was babcia, dziadek, może się zdarzyć ktoś nawet młodszy. Szczególnie dotkliwe dla mnie było odejście mojej matki, która przeżyła obozy, odejście matki, z którą byłem bardzo związany, odejście mojej wspaniałej żony. I człowiek wtedy ma takie uczucie, chociaż nieuzasadnione, ale każdy psycholog wam powie, że to jest w naturze ludzkiej, że kiedy odchodzi ktoś nam bliski, my czujemy się jakby winni. Chociaż nie jesteśmy winni, a przynajmniej w żadnym wypadku tak jak siebie obarczamy tym. Ale wydaje nam się, że czegoś nie zrobiliśmy, czegoś nie dopatrzyliśmy. Może nie byliśmy u jakiegoś właściwego lekarza, może nie umieliśmy czegoś spostrzec. I tak winimy siebie, przynajmniej to jest pierwsza reakcja na to, co się stało złego w naszym życiu. I teraz, moi drodzy, pomyślcie. Dzisiaj codziennie odchodzi prawie 500 osób. 500 osób umiera. Gdybyśmy mieli 500 wypadków drogowych, to byśmy robili alarm niesamowity. 500 osób codziennie umiera, a w nas jest mało żałoby. Może to jest potrzeba rozpoznania jakiegoś zła w nas samych. To jest, słyszałem dzisiaj w Radiu Wiadomości, że poinformowano, że wolontariusze poinformowali straż, że chcieliby wejść do lasu, bo jest minus 15 na granicy i że gdzieś tam zginęła jakaś dziewczyna. Tak na piąte przez dziesiąte, bo się śpieszyłem, goliłem się, żeby do was przyjść, więc tak piąte przez dziesiąte słyszałem. I znów to jest to pojęcie, gdzie jest zło. Widzieliście przedtem fragment tego filmu, gdzie ja mówię, jak nas traktowano. Ta sprawa siedzi we mnie od tamtych czasów oczywiście. I dlatego w szczególności chciałem wiedzieć, interesowałem się tym, jak dochodzi do wyraźnego, szybkiego narastania zła na przykładzie odległym, nie w Europie, na przykładzie Rwandy. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale w Rwandzie w latach 90. w drugiej połowie lat 90. na tle walk między głównymi dwoma plemionami, czy szczepami, głównymi Hutu i Tutsi. Hutu w tym czasie wymordowali milion, ponad milion Tutsi. Nawet jeżeli to były żony, jeżeli to były kuzynki. Jak do tego doszło? Doszło to do tego, że z jednej strony była skoncentrowana propaganda głównego środka medialnego w Rwandzie, jakim był tak zwany Radio Tysiąca Wzgórz, które było dominującym. Każdy Rwandyjczyk słuchał tego radia. Nawet nie było tam telewizji, co prawda jeszcze,
ale były maleńkie odbiorniki, słuchali tego. I tam były świetne audycje, świetnie robione. Ale między innymi dlatego, że wprowadzono pojęcie, że Tutsi to są karaluchy. A karaluchy, jak już słyszeliście, co wam mówiłem przedtem, to było dla mnie jasne, dla wielu Niemców, młodych Niemców, tak wychowanych karaluch, no to rzeczą naturalną jest. Każdy z nas musi go zdeptać, nikt go nie chce. A więc pierwszy element zła to jest próba dehumanizacji innego człowieka. Bardzo często w Polsce był to Żyd. Przepraszam was bardzo, czy ja się bardzo różnię od któregoś z was? Każdy z was może mieć różnych przodków, różną genealogię, różne losy go przywiodły w to miejsce, gdzie jest. I bardzo często dla wielu ludzi ten Żyd, czy ten obcy, to było pojęcie. To było pojęcie. To jest coś, co często macie, na przykład jak jest w Łodzi, gdzie ja wyrosłem, ŁKS i Widzew walczą z sobą. To jedni od drugich mówią, wygonimy Żydów z ŁKS-u, wygonimy Żydów z Widzewa. Widzew to jest Żydzew, chociaż tam nie ma ani jednego Żyda dzisiaj. A więc jest to kwestia pewnego stereotypu, pewnego wyobrażenia sobie, a właściwie wyimaginowania sobie, kim jest ten obcy. I ten obcy bardzo często to jest naturalną rzeczą, że my się boimy zarazków, epidemii, rozwiązłości, naruszania gangów obcych w naszym społeczeństwie. Każdy z nas się z tego boi. Ale wtedy, kiedy zaczynamy mitologizować tego obcego i ustawiać go, my go odczłowieczamy, to jest początek chyba zła. Nie wiem. Bardzo nie umiałem odpowiedzieć. Wspomniał pan o tych małych krokach, kroczkach. I ja chciałem zapytać, czy widzi pan jakieś małe kroki tego złego, czy właśnie tego, jakby nawiązując do tego, co takie bezpośrednie, takie, co możemy nazwać po imieniu w naszym kraju w tej chwili. Powiem panu szczerze, bardzo nie chciałbym sprowadzać naszej rozmowy do bieżącej oceny politycznej. Ale jeżeli popatrzymy na inne społeczeństwa, na inne, niekoniecznie na, nie chcę mówić w tej chwili o naszym. Jeżeli popatrzymy na inne społeczeństwa, jeżeli popatrzymy na to, jak w innych społeczeństwach i w innych, nawet innych szerokościach geograficznych straszą obcym, to widzimy, że to jest groźne. Wiecie co, ja wobec tego powiem wam o innym doświadczeniu. O moim własnym. Czy ktoś z tu obecnych słyszał nazwisko Martin Luther King? Proszę podnieść rękę. No, to sporo. Wiecie o tym, że on został zamordowany przez białego rasistę w Ameryce w 68 roku, a w 65 przydarzyło mi się, miałem szczęście, ale to nie szczęście, bo ja tego szczęścia, można powiedzieć, szukałem, bo po to tam pojechałem. Ja spałem obok Martina Luthera Kinga przez tydzień w kościele baptystów, bo tam mieliśmy prycze wydzielone, w miejscowości Selma w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych, gdzie wówczas był, można powiedzieć, apogeum, szczyt walki o prawa, równe prawa dla ludności murzyńskiej. Tak zwany civil rights battle. Czy war.
I wtedy byliśmy internowani tam. Internowani, może przesadnie powiedziane, ale w tym sensie internowani, że nie wolno nam się było oddalać z tego terenu wydzielonego nam przez szeryfa miejscowego Selmy, tak zwanego, jego nazwisko nawet znane, Clark. I tam mieliśmy takie pysze, mieszkaliśmy, spaliśmy obok, chodziliśmy, dyskutowaliśmy, pożywialiśmy się. A potem był ten marsz Selmy. Zresztą były 3 takie marsze, w tym ja też brałem udział obok niego i innych. I wtedy, kiedy tam byłem, kiedy ludzie dowiadywali się o tym rozdziale w moim życiu, jakim był Auschwitz, i obozy, i getta, zadawali mi pytania. Proszę pana, czy pan sądzi, że to się mogło przydarzyć tylko w Niemczech, czy to się może gdziekolwiek indziej przydarzyć? I wtedy ja im powiedziałem, to się może u was przydarzyć. To się może u was przydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, jest bardzo silna, duża warstwa społeczna, która chce nie dopuścić do zrównania praw obywatelskich. I znów, kochani moi, najłatwiejszą rzeczą jest powiedzieć tylko potępić. Trzeba zrozumieć, skąd się to bierze. Ponieważ kto na południu, ja wtedy rzeczywiście to południe zjeździłem. Tu od razu zrobię dygresję, ale chcę, żebyście wiedzieli, że jak przyjechałem, ja kupiłem sobie wtedy, byłem wtedy na stypendium w Stanach Zjednoczonych. Zaoszczędziłem troszkę pieniędzy i to się wydaje nieprawdopodobne, ale wtedy ceny były zupełnie inne niż dzisiaj. Pamiętam za chicken and basket, za takiego kurczaka, Kentucky kurczaka, który możemy u nas kupić, ile kosztuje, 8 zł, teraz czy 10 czy 12, a w tej chwili kosztuje w Ameryce 7, 8 do 10 dolarów, ja płaciłem 35 centów. To różnica cen. Więc ja dlaczego to mówię? Bo za 110 dolarów zaoszczędzonych kupiłem używanego Volkswagena i tym pojechałem właśnie na południe. Dotarłem do jednej miejscowości, nawet pamiętam dokładnie, to było w miejscowości Magnolia. To jest już takie głębokie południe. Deep South, jak mówią Amerykanie. Ponieważ powiedziano mi, i pojechałem, powiedziano mi, że gdzieś tam płonie szkoła, do której uczęszczali również, również młodzież ciemnoskóra. Więc na znak protestu, żeby oni uczęszczali razem z białymi, podpalono szkołę. Ja tam podjechałem, ponieważ wziąłem z sobą jako pilota jednego czarnoskórego murzyna. Wyszliśmy z samochodu. Faceci widzieli, że ja miałem obok siebie w samochodzie ciemnego. Podpalili mi samochód. Zdążyłem uratować z niego mały tobołek. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że największymi rasistami nie byli wielcy plantatorzy. Nie, nie byli najbogatsi ludzie, nie. Największymi rasistami byli zwykli ludzie, zwykli biali ludzie. Dlaczego? To trzeba zrozumieć. To nie wystarczy tylko potępić. Ponieważ jedynym ich skarbem jest ich biała skóra. To, że mieli białą skórę, dawało im przewagę. To, co się mówi po angielsku, they were status-minded, mieli lepszą pozycję społeczną. I oni chronili te dla siebie, dla swoich dzieci, żeby oni mieli biała skóra, to znaczy masz pierwszeństwo do szkoły, do urzędu, do wszystkiego. W momencie, kiedy następuje zrównanie praw, ta biała skóra przestaje znaczyć. I stąd ich opór. I na takim oporze mogą politycy
na tym strachu, na ich strachu o przyszłość. Na czym rzecz polega? Kiedy politycy wykorzystują strach przed tym, że ktoś roznosi bakterie, że ktoś roznosi insekty, że ktoś wypchnie mnie z krzesła, na którym siedzę, że ktoś zabierze moją pracę, że ktoś będzie gwałcił moje kobiety, że ktoś będzie naruszał moje prawa. I on taki strach wyrabia w społeczeństwie, na tym polega to nieszczęście. I to jest to, gdzie popatrzcie, w kilku krajach, w wielu krajach Europy, włącznie z naszym, jak to niestety postępuje. Jakby jedno z ostatnich pytań, to czy jest coś w Pana ocenie, co jest już dla nas czymś na kształt czerwonego alarmu w tym, co się dzieje na świecie? Na świecie? No i na świecie, w Polsce, ale w ogóle w Europie, bo dla mnie takim tylko jedną rzecz sprecyzuję, że to wcale nie jest tak daleko, nie trzeba jechać do Rwandy, bo nagle się okazało, że w Bośni, w Sarajewie, Srebrenica, prawie 9 tysięcy ludzi wystrzelanych w obecności wojsk NATO, ONZ-owskich i tak dalej. Także czy w tej chwili gdzieś Pan widzi, bo no ja zaczynam widzieć czerwony alarm, ale bardziej bym chciał od Pana usłyszeć. Czy jest coś, co tak Pana niepokoi, że to jest na granicy? Czerwony alarm. Znaczy ja to przenośnie nazwałem. Nie, nie, to nie jest przenośnie. To jest coś, co jest jakąś cezurą, co nagle mówi mi, słuchaj, już dalej nie może być. Oczywiście czymś takim był Pearl Harbor w czasie poprzedniej wojny, atak japoński na flotę amerykańską w czerwonym alarmie. To było coś, co zmienia. Czy dzisiaj tak jest, są, wybaczcie, że tak użyję tego słowa, czerwone alarmiki. Bo na przykład, to już weźmy tytuły gazet dzisiejszych czy wczorajszych, jeżeli są wojska rosyjskie na granicy Ukrainy, to to jest taki alarm. Znaczy, co jest alarmem? Czerwony alarm jest coś, co może wywołać katastrofę totalną. I wiecie, czasami się nad tym zastanawiam, czy w nas wszystkich, we mnie, w Panu, w Was, to, że nie widzimy tego dzwonka, że będzie że może jutro być katastrofa totalna, że to nas troszeczkę uspokaja. W jakimś sensie to prawda, bo na przykład być może taką czerwoną alarm, taką czerwoną światłem być może być sprawa Tajwanu. Sprawa Tajwanu może być punktem wywoławczym wielkiej nowej wojny. Na szczęście nie mieliśmy wielkiej wojny przez 70 lat. Nad więcej, tak do długo, na szczęście. Ale jeżeli mówię o tych czerwonych alarmikach, to dlatego, że chyba one mogą być rozwiązywane, albo neutralizowane, albo osłabiane, między innymi dlatego, że obie strony zdają sobie sprawę z potencjału niszczącego, jakim dysponują. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że nie następuje coś tak stopniowo. Również w znieczuleniu nas i również w możliwości braku kontroli nad naszymi, bądź naszego adwersarza, bądź przeciwnika poczynaniami, które czasami są czymś obawą utraty twarzy. To jest coś, co jest niebezpieczne, kiedy ktoś zapiera się
i musi wobec tego utrzymać swoją twarz wobec swoich wyborców, wobec swojego elektoratu, wobec swojego społeczeństwa, wobec swojego narodu, wobec swojej wspólnoty. I wtedy już się nie umie wycofać. Wtedy może być niebezpieczeństwo totalnej katastrofy. Tak mi się wydaje. Właściwie miałem jedno, ale to już trochę odpowiedział pan, bo chodzi mi o granice manipulacji. Na ile my się dajemy manipulować? I no, jest pan historykiem, jest pan dziennikarzem. I ja tylko swój wątek dorzucę, że przez 20 lat z przerwami współpracowałem z najpotężniejszą stacją telewizyjną świata, ABC. I byłem na wszystkich wojnach Związku Radzieckiego, byłego Rosji, wszystkich tych republikach, które się wyzwoliły i tak dalej, i tak dalej. I nigdy, nigdzie w najgorszym komunizmie nie zakazywano mi wstępu i fotografowania. Bo bez jakichś specjalnych zezwoleń fotografowałem, nie wiem, wycofanie wojsk radzieckich z Afganistanu i tak dalej, i tak dalej. Skąd się bierze ta podatność na manipulacje? Znów przejdę na teren niepolski. Mhm. Tydzień temu był w Warszawie ambasador wieloletni w Moskwie niemiecki, Rüdiger von Fritsch, niesłychanie mądry człowiek. On przedtem był ambasadorem w Polsce. Napisał książkę Quo Vadis Rosjo, gdzie jak na byłego ambasadora, a więc nie, on unika krańcowych sformułowań, ale opisuje, co się dzieje w Rosji. Opisuje Putina, ale również opisuje, to jest rzecz bardzo ważna, żeście zrozumieli, jego punkt widzenia, bo nie zawsze nasz punkt widzenia musi być identyczny z jego. Tak na marginesie, przepraszam bardzo, mam nadzieję, że wrócę od dygresji. Czy ktoś z Państwa słyszał nazwisko Jan Karski? Proszę podnieść rękę. No, mniej niż Martin Luther King. Jan Karski był autentycznym, jednym z największych bohaterów Polski w czasie wojny. To jest ten emisariusz rządu londyńskiego, schwytany przez, w czasie przekraczania granicy przez Gestapo, pociął sobie żyły, żeby niczego, nikogo nie wydać. Wzięto go do szpitala, do Nowego Sącza. Tam go wykradziono, ruch oporu go wykradł. Jest to jedna z największych, najważniejszych postaci Polski podziemnej. Po wojnie mieszkał w Ameryce, był profesorem w Georgetown University w Waszyngtonie, wybitnym profesorem. Pamiętam, że on mi kiedyś mówił, a był to człowiek antykomunista, że tak powiem, Sowiet. Pamiętam, że on mi kiedyś mówił po wojnie, w latach 90., wtedy, kiedy padł Związek Radziecki. Panie Marianie, jeżeli Polacy sądzą, że to jest okazja, że trzeba wykorzystać szansę, to źle zrobią. Ponieważ wtedy, kiedy oni są w słabości, jeżeli potrafimy wtedy okazać im empatię, możemy nadrobić pewne rzeczy z wrogości, z przeszłości, tak na marginesie. Mówię o tym dlaczego? Dlatego, że tenże von Fritsch, kiedy on mówi o Putinie, to on oczywiście wyraża się o nim jednoznacznie, ocenia go jednoznacznie, ale jednocześnie mówi, posłuchajcie, ale jednak ta Rosja zgodziła się na zjednoczenie Niemiec. Zgodzi się pod jakim warunkiem? Pod warunkiem, że nie zostanie całkowicie otoczona przez NATO. Czy z jej punktu widzenia nie ma troszkę strachu? My uważamy, że nie ma, ponieważ my wierzymy, że nie napadniemy, że tego nie zrobimy.
czy z ich punktu widzenia. O, i do tego przechodzę. I on mi mówił, więc charakteryzował Putina, a potem ja z nim rozmawiałem, dobrze, Rydger, bo jesteśmy na ty, powiedz mi, a jak to jest? Jak to jest z mentalnością Rosjan, którzy widzą, jak się tam usuwa memoriał, usuwa Nawalnego, jak to wszystko, co robi. Słuchaj, oni to widzą, a jednocześnie w większości, jak do tej pory, popierają Putina. Ponieważ on w jakimś sensie zagrał na ich uczuciach narodowych, zagrał na ich poczuciu, no, wstydu z klęski, jaka spotkała ich jako imperium. I to niezależnie od tego, jak my to widzimy, trzeba patrzeć, jak oni na to patrzą subiektywnie. Ja mówię, a jaka jest szansa? To potrwa. Dużo czasu zabierze, aż to się zmieni. Dlatego na pytanie, gdzie są granice manipulacji, nie wiem. Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, jak my, każdy z nas, każdy Europejczyk, obojętne czy on jest w Polsce, czy w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, jak powinien próbować się przed tym chronić. Mogę tylko odpowiedzieć jedną rzecz. Ja zupełnie dam całkowitą dygresję, teraz już wybaczcie mi to, ale żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Znów nie chcę mówić o Polsce, będę mówił o innym kraju. Taki kraj jak Węgry po I wojnie światowej poczuł się nawet bardziej dotknięty klęską wojenną niż Niemcy. Bo Niemcy ówczesne po Wersalu zostały okrojone ziem wschodnich, bo to była Polska, ale oni się przez 150 lat, 120 lat przyzwyczaili, że to już jest ich. Zostali odcięci, została przywrócona Lotaryngia, wróciła do Francji, chociaż oni się już od wojny roku 1870 przyzwyczaili, że to jest już niemieckie. A Węgry zostały okrojone więcej niż o połowę. Więcej niż połowa ziem węgierskich znalazła się na terenie Bośni i Hercegowiny, częściowo Austrii, w dużym stopniu Rumunii, najważniejsza część w Rumunii, pewna część w Słowacji. Jeszcze zostały maleńkie kawałki gdzieś indziej przekazane na tyle, że faktycznie biorąc na Węgrzech w wyniku tak zwanego układu w Trianon, to była część układu wersalskiego, zostało tylko połowa Węgrów zamieszkałych, połowa Węgrów była rozproszona po okolicznych, zwłaszcza w Rumunii. I siłą rzeczy każdy, kto obiecywał Węgrom przywrócenie tych granic, był dla nich dobry. Ponieważ Niemcy obiecywali im przywrócenie tych granic, to się z nimi sprzymierzyli. Ponieważ faszyści to obiecywali, to szli na tą stronę. Ponieważ społeczeństwo słyszało, że to jest ta szansa, żeby wstać z kolan i wyrwać się ze wstydu trianońskiego, kiedy Węgry zostały okrojone po pierwszej wojnie, to społeczeństwo tak do tego przylegało. Z kolei po wojnie znów odwróciło się, ponieważ przegrali, no to wróciły część ziem do Rumunii, część ziem i tak dalej, i tak dalej. I teraz jakie jest wyjście? Wyjście jest jedno. Albo znów Rumuni będą przeciwko Węgrom, albo Węgrzy przeciwko Rumunom. A jest jakie wyjście? Jest inne wyjście. To jest Europa wielu państw. Europa wielu narodów. To znaczy, ja mogę być Węgrem, mieszkać w Rumunii, mieć swobodny dostęp do uniwersytetu węgierskich. Powiem, jak chcę, wracam do Rumunii. Nie chcę, mieszkam na Węgrzech. Chcę, to jestem tutaj. A więc Europa jest szansą
wielką szansą na rozwiązanie tych nierozwiązalnych przez wiele, wiele set lat waśni narodowych, jakie narosły w Europie, przynajmniej na łagodzenie ich. Tutaj widzę wielką szansę Europy, właśnie jako Europy, która daje szansę. Może chcesz być Polakiem, a mieszkasz w Niemczech? Proszę bardzo, masz pełne prawo jeździć do Polski, mieszkać w Polsce, czuć się w tym. Chcesz mieszkać w Niemczech? Możesz mieszkać w Niemczech. Chcesz mieszkać, jeżeli tak będzie w przyszłości. Jesteś Polakiem, który mieszka na Litwie, chcesz wracać tutaj? Proszę bardzo. Te sprawy są jak do tej pory u nas niesłychanie jednostronnie nacjonalistycznie, tylko u nas. I u nas, i na Litwie, i w Niemczech, i na Węgrzech, i w Rumunii. Jeżeli potrafimy się z tego wyzwolić, to jest szansa dla was. Bo ja już tam wiele się nie spodziewam. Kto chce zadać pytanie, bardzo proszę. Mam takie pytanie, czy myśli pan, że, bo powiedział pan, że Europa jest szansą na zjednoczenie. I czy myśli pan też jako historyk, że Europa może się pogodzić z Rosją i tak naprawdę doprowadzić do takiej sytuacji, w której nie mamy konfliktów takich, jakie mamy na Ukrainie, czy też z Białorusią? Dziękuję. Taka szansa jest, teoretycznie. Teoretycznie, wie pan, przez długi czas będą zawsze istniały i póki ma pan kraje bardziej rozwinięte, o wyższym standardzie, kraje o niższym standardzie, to jest siłą rzeczy, każdy stara się chronić swój standard. Jakąś ideą Unii Europejskiej było, o czym się przekonaliśmy sami, próba wyrównywania szans. Ale to nie jest proces łatwiutki. To nie jest łatwy nie tylko dlatego, że jest kosztowny, że po drodze mamy jakieś takie słupy milowe, jak kryzys ekonomiczny roku 2008, jak zarazę, jak i kryzys naftowy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że nie jesteśmy też sami w świecie. Mamy jeszcze poza tym, nie wiemy, jak się ułożą sprawy na linii Chiny-Ameryka, Chiny-Stany Zjednoczone. Kto wie, czy to nie jest główny w przyszłości, kto wie, czy nie największy punkt zapalny na świecie. Kto wie. To jest dlatego, że mamy nie wiemy, jak to będzie, jak będzie oddziaływało kryzys klimatyczny. A co znaczy kryzys klimatyczny? Kochani, my tak sobie w ogóle mówimy, kryzys klimatyczny. Kryzys klimatyczny oznacza, że w pewnych wielkich obszarach kontynentów nie będzie wody, albo będzie mniej wody, a będzie mniej żywności, a więc ci ludzie będą wychodzili stamtąd. Na czym polegały wędrówki ludów 1000 lat temu i 2000 lat temu? I w czasów Dżingiskana i w czasach 500 lat wcześniejszych. Że ludy, które gdzieś tam zajęły jakieś tereny, już się całkowicie zniszczyły, szukały nowych terenów. A więc pchały się do przodu. I to były wędrówki ludów i wielkie migracje ludów. Te wielkie migracje ludów czekają ludzkość, to jest pewne. Czy potrafimy w sposób dzisiaj, dzięki technologii, dzięki informacji, dzięki wiedzy, dzięki mądrości, dzięki doświadczeniu, czy potrafimy troszeczkę przewidzieć, żeby zapobiec w naszym interesie, bo jeżeli w naszym interesie potrafimy polepszyć warunki klimatyczne i inne w krajach, w których mieszczą się wiele ludów Afryki i Azji i nie będą zmuszone głodem,
bo część z nich, część elit będzie chciała dorównać standardowi europejskiemu, to jest jasne. A inne po prostu z konieczności, że będą się pchały do nas. Powiem tak, póki mamy na granicach Europy nacisk 50 tysięcy, 100 tysięcy, 150 tysięcy, 300 tysięcy imigrantów, to to jest do zniesienia, to jest do oswojenia, to jest do przetrwania, a nawet oczywiście na początku kosztem każdego z nas, bo troszeczkę trzeba będzie im ustąpić miejsca, ale być może potem dodadzą, będzie to częścią, wartością dodaną, bo podobnie jak te kilka milionów Turków, którzy dzisiaj przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Niemiec, a na początku byli obciążeniem. Więc kto wie, może i to się okazać nawet i zyskowne, i korzystne. Ale trzeba troszeczkę przewidywać to. Jeżeli to potrafimy, to nieźle. Oczywiście, jeżeli to się stanie, jak to się stało w IV wieku przed naszej ery, w V wieku naszej ery, czy potem w czasie wypraw krzyżowych, czy potem w czasie reformacji, w czasie wojen religijnych, czy potem w czasie wojen napoleońskich, kiedy będzie napór milionów, wtedy może być katastrofa. Według prewencji zła, czy ważniejszym jest na przykład to, by taka katastrofa, jakieś działo przedtem, nie wydarzyło się podobnie, jest to, byśmy działali jak jeden umysł, czy bardziej jako osobne jednostki, myślące według własnych historii oraz kultury, mające w sobą wiele narodowości oraz wiele osobnych tutaj grup? Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Dziękuję. Pytanie jest, dam inny przykład. W Hiszpanii mamy Basków, Kataluńczyków i jeszcze inne narodowości etniczne, a jednak większość z nich w sumie, i tam były ruchy separatystyczne, i Basków, i Kataluńczyków, a jednak większość uważa, że rzeczą cenniejszą jest zachowanie jedności hiszpańskiej, że to, co ich łączy, wspólna tradycja narodowa hiszpańska, chociaż poszczególne tradycje etniczne mogą być nieco inne, i katalońskie, i baskijskie, i kastylijskie, i inne też. W naszym przypadku w ogóle nie widzę żadnej groźby separacji. Jeżeli byłaby, teoretycznie rzecz biorąc, gdyby jakaś część Polaków uważała, że powinna dokonać separacji, izolować się, to mówimy w tej chwili teoretycznie. Teoretycznie można powiedzieć, niby powinniśmy dać im takie prawo. Ale powstaje pytanie, czy większość tych ludzi, którzy tam są, chcieliby tego. A więc można powiedzieć, że jedność Polski jest dla mnie niekwestionowana. Czy natomiast poszczególne jej elementy powinny dostać pewne, nazwijmy tak, uprawnienia autonomiczne? A dlaczegoż by nie miała być zachowana mowa kaszubska? Dlaczego? Chociaż ona jest inna. Jeżeli to jest coś, co jest pielęgnowane od setek lat w tym terenie, to ono nie musi się kłócić z pojęciem polskości. Dam przykład krańcowy. Mamy grupę Tatarów polskich. Mają swoje wierzenia, mają swoje tradycje, jednocześnie
oni sami nie, w żadnym wypadku nie chcą się wyizolować z Polski, uważają się za Polaków. To wydaje mi się, że to tylko dodaje troszeczkę kolorów nam. Ja na przykład, wydaje mi się, że niektóre postulaty, to już jest kwestia dyskusyjna, mój prywatny pogląd, niektóre postulaty tak zwanego ruchu Ślązaków wydają mi się demagogiczne. Ale co nie widzę powodów, dlaczego nie mam uszanować tego, że jest w Polsce duża grupa ludzi, którzy w swoim czasie mieli, przeważnie tak bywało, mieli przodków i Niemców, i Polaków. Mieszane małżeństwa, tam było więcej niż gdzieś indziej, właśnie na Śląsku. I wytworzył się pewien swoisty dialekt, nawet śląski. Ja osobiście nie widzę powodu, dlaczego mam to prześladować, dlaczego nie mam tego przeciwnie. Mogę nawet pomagać. Wydaje mi się, że to dodaje jakiegoś kolorytu, podobnie jak dodaje kolorytu. Ja nie chciałbym za Boga nigdy wyczebić góralszczyzny, mowy góralskiej. Ona jest zupełnie inna, troszeczkę inna. Nie zupełnie inna, i troszeczkę inna. Inne troszkę obyczaje, inne nawyki myślowe. To co, wyczepi się? Nie. Ale jednocześnie nikt nie kwestionuje, to tylko w czasie wojny był taki, bazując na tym, Niemcy tworzyli czy subsydiowali tak zwany Goralenfolk. Ale to był epizod. Bo z tego ja nie widzę sprzeczności między tym. Traf chcę, że Polska w odróżnieniu na przykład od Kanady, czy w odróżnieniu od innych krajów, które są wieloetniczne, Polska w zasadzie jest monoetniczna. Te elementy dodatkowe to są rzeczywiście małą częścią, a więc tym bardziej nie widzę żadnych podstaw, żebyśmy mieli jakiejkolwiek z tych mniejszości utrudniać życie i nie pozwalać im kultywować własnych zwyczajów, obyczajów, nawet swojego sposobu myślenia. Okej. To tylko, jeżeli zobaczycie Państwo, jeżeli kiedyś zobaczycie, jakim był Lwów, w tym było bardzo dużo na przykład Ormian. I Ormianie polscy dodali coś dodatkowego do wartości, jaką jest polskość. To dziękuję panu. Dał mi równie dobrą pan odpowiedź. Chciałem podziękować i bardzo dziękujemy za spotkanie.